originally we say you have a small and big eye. Pierwotnie nic nie istnieje. Originally nothing exists. Ale musimy jakoś ludzi na to naprowadzić, dlatego mówimy małe ja i duże ja. But we have to point people in a certain direction, that's why we say small and big. One nie są oddzielone od siebie. They are not separate. Ale tak się składa, że nasz umysł jest kontrolowany przez to, co nazywamy tym naszym małym ja. But it so happens that our mind is controlled by what we call our small self. Więc zwykle nasz umysł jest całkowicie zdominowany przez twoje nawyki, przez twoją karmę, przez twoje lubię, nie lubię, przez twoje impulsy. Dominated by your habits, by your likes and dislikes, by your conditioning. I gdy jesteś, jak powiedziałeś, jesteś gdzieś tam na zewnątrz, czy możesz robić to, co chcesz? As you said, when you're outside and you're able to do anything, to tylko tak ci się wydaje. This is only your thinking. Ponieważ chodzisz cały czas na pasku, na smyczy swoich nawyków. Because in truth you walk on the leash of your habits and swojego lubienia, nielubienia, likes and dislikes, i swojego ja, mnie, moje. And your I, my, me. A więc wydaje ci się, że jesteś wolny. So you think you're free. Ale tak naprawdę jesteś niewolnikiem. But in fact you're a slave. Myślę, że w pewnym momencie to zauważyłeś, dlatego przyszedłeś tutaj. At one point you noticed, so you came here. I to, co tutaj spotykasz, so what you meet here, to są reguły, wskazania, ograniczenia, zasady, wszystko na godzinę, wszystko jest tutaj zdyscyplinowane i poukładane. These are rules and limitations and principles and everything is organized and orderly from hour to hour. A więc to, co nazywamy naszym małym ja, nie za bardzo to lubi. What you call small self doesn't like it. A więc lubisz wstawać o godzinie 5? Do you like waking up at 5? Ja tak. Tak? Tak, yes, no, I pracowałem. That's my większość choice. Ludzi nie lubi tego. Most people don't. Ktoś podczas rozmowy osobistej wyznał mi, że bardzo nie lubi śpiewów. Somebody told me during the personal interview that he doesn't like chanting. Okay. A więc może ktoś nie lubi posiłków formalnych. So maybe somebody doesn't like formal meals. Albo długich okresów siedzenia. Or long periods of sitting. Wszystkie te reguły są wyzwaniem dla twojego małego ja. So all these rules are a challenge for your small self. Ale to właśnie twoje małe ja potrzebuje tych reguł. But this is precisely your small self that needs the rules. Żeby pojawiło się to twoje prawdziwe ja. So your true self can czyli appear. Mądrość i współczucie, musisz dać pewien trening swojemu małemu ja. Which is wisdom and compassion. In order for it to appear, you have to train your small self. Zanim ten dziki koń stanie się twoim wierzchowcem. Before this wild horse becomes your helpful. I don't know. Like a horse you can actually ride. Yeah, so useful to ride. Musisz go wyćwiczyć. Tak? You have to train. Okay. Więc w tych ograniczeniach dzieje się bardzo ciekawa rzecz. And within these limits, limitations, an interesting thing happens. Pomimo tego muszę. Despite the I must. Czujesz się coraz bardziej wolny. You feel free and more free. Okay. Oznacza to, że twój umysł się uwalnia z tego kompulsywnego, nieustannego ruchu. Tej nieustannej walki. Your mind liberates from this compulsion of struggle and fight. Okay. A więc żeby woda w szklance stała się zupełnie przejrzysta, musisz ją zostawić w spokoju na jakiś czas. In order to make the water completely clear in the glass, you have to leave it for a while. Wtedy ona naturalnie się oczyści. Then spontaneously it will clear itself. A więc to unieruchomienie umysłu oznacza pewien trening. So this restraining or settling the mind means training. Mizhen Sungsan miał takie znane porównanie. Gdy jedziesz samochodem. The Master Sungsan had this comparison. When you drive your car. Pomimo tego, że ty trzymasz kierownicę, cały czas siedzi ktoś z tyłu i cały czas udziela ci instrukcji. Despite it's you who holds the wheel,
behind, on the back seat, there is a passenger who continues to give you instructions. A więc chociaż wydaje się, że to ty prowadzisz samochód, ten kierowca z tylnego siedzenia cały czas się wtrąca w to, co robisz. And although you might think you're the driver, there is another backseat driver who's interfering with you and tells you what to do. A więc musisz spowodować, żeby on się zamknął. So you have to make him shut up. Wtedy twoje prawdziwe ja stanie się naprawdę kierowcą twojego życia. That's when your true self becomes the driver of your life. To jest nasz trening. And that's our training. Ograniczenia, ograniczenia, ograniczenia. Restraints, limitations. A więc każdy musi mieć w życiu ten schedule. Everybody needs a schedule in life. Mm-hmm. Jeżeli nie masz tego schedule, to w twoim życiu bardzo szybko zaczynają wyrastać nawyki. Very fast habits start to grow in your life. Dlatego pomimo tego, że ta praktyka tutaj jest trochę trudna, tak naprawdę jest dużo łatwiejsza niż praktyka poza ośrodkiem. Wszyscy to wiemy. So, despite the practice in the Zen Center being so difficult, it turns out not to be as difficult as your life outside. Mm-hmm. As your practice outside. So practicing outside is much more difficult because you must make schedule. You must make schedule. Now everything is ready. You know? Just come and jump. Tutaj wszystko jest gotowe. Wchodzisz i wskakujesz w to po prostu. Yeah. Dlatego wykorzystajcie jak najlepiej ten czas kierowcy. So jak najczęściej przychodźcie na odosobnienia. Use of this time well and come to retreats as often as you can. Dobrze, tyle ile możesz. Take as i zaimplementuj to w swoim życiu. And implement it in your life. Okay. Możesz na przykład wcześniej wstawać i robić poranną praktykę. You can wake up early and do your morning practice. Why not? Więc formalna praktyka jest bardzo, bardzo ważna. Formal practice is important. Ale gdy praktyka formalna się kończy, to nie znaczy, że musi się kończyć twój trening. When it ends, it doesn't mean your training has to end. Jeżeli się kończy, to nie jest prawdziwy trening. If it ends at all, it means it's not true training. Więc ty już znasz nasze podstawowe nauczanie. Co to jest Zen? So you already know the basic teaching, and the question for you is what is Zen? Wiesz? Do you know? Hej, dobra, no. Okay. Tylko to. Rozmawiam z tobą. Sitting dobrze. Here and talking with you. Bardzo dobrze. Cokolwiek robisz, rób to na 100%. So whatever you do, do it 100%. Mm-hmm. Medytacja siedząca ma wielką wartość. Sitting meditation has a great value. Ponieważ jest to bardzo szybka droga do stopienia przedmiotu i podmiotu. Because it's a fast track to melt down the subject and object. Okay. Więc gdy praktykujesz medytację siedzącą, w pewnym momencie odkrywasz ten bardzo czysty, pierwotny stan sprzed myślenia. So when you practice sitting meditation, very soon you experience this primordial clear state of enlightenment. Ale prawdziwe siedzenie Zen to nie jest siedzenie ciała tylko. But true Zen sitting is not only body sitting. Cokolwiek robisz, tylko rób to, oznacza nie ma przedmiotu, nie ma podmiotu, jest tylko działanie. Whatever you do, just do it. It means there is no subject, there is no object, there is only action. Okay. A więc kiedy prowadzisz samochód, tylko prowadzisz samochód. So when you drive, you're only driving. Okay. Nie gadaj za dużo w głowie. Don't talk too much in your head. Keep silence inside. Utrzymuj milczenie. Okay. W głowie. Okay. I po prostu rób to. Just do it. Bardzo proste. Very simple. Niełatwe. Ale not proste. Easy, but simple.